17 września wspominany jest błogosławiony Zygmunt Sajna, prezbiter i męczennik. Zygmunt urodził się 20 stycznia 1897 roku w Żurawlówce na Podlasiu. Rodzice gospodarujący na roli wychowali 6 dzieci w atmosferze religijnej. Około 1909 roku rodzina przeniosła się do podlaskiej wsi Mielnik. Zygmunt zdał maturę w Siedlcach w 1918 roku i zaraz potem wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. W czasie wakacji i świąt wyjeżdżał często z grupą najbiedniejszych kleryków, którym jego rodzina pomagała materialnie. W 1924 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie krótko pracował jako wikariusz, najpierw w parafii świętego Jakuba Apostoła w Jadowie, a potem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach. Jeszcze tego samego roku, w 1924, władze duchowne skierowały go jednak na dalsze studia do Rzymu. Studiował prawo na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W związku z chorobą płuc i serca nie ukończył studiów. W 1926 Zygmunt powrócił do kraju ze stopniem licencjata z prawa kanonicznego. Leczył się i wypoczywał, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana sióstr niepokalanek w Szymanowie. Stan zdrowia poprawił się dopiero po wyjeździe w 1931 z Szymanowa do Zakopanego. Po powrocie podjął pracę jako wikariusz w parafiach warszawskich świętego Antoniego Padewskiego, świętego Aleksandra i archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela. Wyróżniała go umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktów z ludźmi. Docierał z pomocą materialną i duchową do najbiedniejszych. Kiedy dowiedział się, że pod dawnym mostem Kierbedzia żyją bezdomne rodziny, pospieszył im z pomocą. Zygmunt przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, doprowadzał też 40 młodych, ubogich par do sakramentu małżeństwa, obdarzając je obrączkami ślubnymi i upominkami. W 1938 został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i dziekanem w Górze Kalwarii położonej około 30 km od Warszawy. Zasłynął tam jako dobry kaznodzieja i spowiednik. Szczególną troską otaczał młodzież. Dbał o świątynię parafialną, interesował się i animował pracę grup i zespołów parafialnych. Na stanowisku proboszcza i dziekana w Górze Kalwarii zastała go II wojna światowa i okupacja niemiecka. Niemcy zajęli miasto już 8 września 1939. Wtedy zapanował terror, Niemcy aresztowali wiele osób, zdarzały się też niczym nie prowokowane zabójstwa. W grudniu 1939 ksiądz Zygmunt wygłosił parę patriotycznych kazań. Potępiał zbrodnie dokonywane na niewinnych ludziach, przypominał o godności człowieka i miłości do ojczyzny. W styczniu 1940 po kazaniu potępiającym niemiecką zbrodnię z 26 na 27 grudnia 1939 dokonaną na bezbronnych mieszkańcach Wawra, Niemcy nałożyli na niego areszt domowy. Nie mógł opuszczać mieszkania, nie wolno mu było chodzić do kościoła. Zygmuntowi proponowano ucieczkę, lecz odmówił. Przebaczył tym z najbliższego otoczenia, którzy na niego donosili. Z aresztu domowego przeniesiono go w końcu do koszar wojskowych, a następnie do przytułku dla starców i kalek w Górze Kalwarii. Zygmunt cały czas nie rozstawał się ze strojem kapłańskim, brewiarzem i różańcem. W kwietniu 1940 roku przewieziono go do Warszawy, do piwnic więzienia Alei Szucha, a następnie 30 kwietnia 1940 roku na Pawiak. Za to, że był kapłanem, że chodził w sutannie i odważnie głosił Ewangelię, był bity, kopany i torturowany. W więzieniu na Pawiaku, mimo zakazu i brutalnego tępienia praktyk religijnych przez strażników, pocieszał więzionych, spowiadał, zachęcał do modlitwy i nadziei. Udzielał też komunii świętej, wykorzystując do tego przemycane hostie. Rankiem 17 września 1940 roku ksiądz Zygmunt został z grupą około 200 osób wywieziony z Pawiaka. Skazańców przewieziono do lasów kampinowskich w Palmirach, gdzie wszystkich rozstrzelano. Świadkowie widzieli wyróżniającego się wzrostem kapłana w sutannie, który przemawiał i czynił znak krzyża,
uspokajając zrozpaczonych. Wszystkich zakopano w przygotowanych wcześniej dołach. W 1946 roku dokonano ekshumacji mogił w Palmirach, a szczątki księdza Zygmunta Sajny rozpoznała jego siostra, Maria Zyta Sajna, Loretanka. Jego ciało złożono we wspólnej mogile. Każdy z rozstrzelanych otrzymał odrębny krzyż. Dziś w Palmirach jest ich 2115. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie ksiądz Zygmunt Sajna został zaliczony przez świętego Jana Pawła II wraz ze 108 polskimi męczennikami II wojny światowej w poczet błogosławionych. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Zygmunta, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.